Czy kolejna Nagroda Nobla z matematyki trafi do naszego prezydenta, który swoją decyzją udowadnia, że 194 jest większe niż 248? Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka. Zapraszam na główne wydanie wiadomości w polskiej telewizji. Dzień po wyborach, dzień po zwycięstwie. Pojadę i te pieniądze odblokuję. Życie w Jerozolimie w cieniu wojny na Bliskim Wschodzie. Jestem Palestyńczykiem, Arabem, urodziłem się muzułmaninem, ale modlę się też za Żydów. Nie milkną echa po Pandora Gate, a na horyzoncie kolejna afera z udziałem polskich youtuberów. Tym razem chodzi o handel polskimi paszportami na terenie Kambodży oraz Chin. Nielegalną sprzedażą mogli zajmować się przebywający w Azji Południowo-Wschodniej polscy youtuberzy. Pierwszy o sprawie informował w swoim materiale kanał Palmowy Raj, materiał Jakub Krzyżak. Siem Reap, miasto w północno-wschodniej Kambodży oraz główny cel turystów odwiedzających ten tajemniczy oraz egzotyczny kraj, jakim niewątpliwie jest Królestwo Kampuczy. Od niedawna także gorący kierunek emigracji naszych rodaków, szukających prawdziwej oraz niczym nieskrępowanej wolności. Wolność, nie wiem, czy tutaj coś takiego fajnego, taki zapach fajny. Wiele przyczyn. Pogoda, wspaniali ludzie. Co jeszcze? Zależnie, tak, mentalność, ceny, podatki. To wszystko złożyło się na to, że wybraliśmy Kambodżę. Wspaniałego, ludzie, jestem zaskoczony, czegoś tego nie widziałem. Totalna wolność. Tu można wszystko, można wszystko. Kombinowałem, gdzie się wydrzeć z Europy, żeby dało się żyć normalnie. Zapach, przede wszystkim zapach jest fajny. Kambodża ciągle jeszcze jest takim krajem, jaki ja pamiętałem z moich lat młodości, kiedy pierwsze kroki w biznesie stawiałem. Lata 90. w Polsce, absolutna wolność. To przyjedźcie tu. Po prostu wsiądźcie w samolot, przylećcie tu. Ta wszeobecna wolność ma także drugą, bardziej mroczną stronę. Wyzysk. Chciałem zapłacić, dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Nie tak dużo, Marcin. To oddaj, wydaj reszty. Najważniejsze, że za darmo. Seks, turystyka. Robiłem research. Panie, panowie, czy też coś pomiędzy, tak zwane ladyboye. Korzystałem z tych uciech po to, żeby w miarę możliwości dać jak najpełniejszy obraz tego, jak to wygląda w Kambodży. A to, ile kosztuje taka dziewczyna noc, no to już są kwoty bardzo różne. Dziewczyny same te ceny ustalają. No, zazwyczaj jest kwota około 10-15 dolarów za noc. Przemoc. Leżysz, leż! Call the police! Adam beat me. Narkotyki. Nie dotykaj kokainy taty, okej? Okay? Tatusia kokaina zostaje u tatusia. Za pieniądze można dostać wszystko i właśnie na takim podatnym gruncie powstała międzynarodowa szajka handlarzy polskimi paszportami. Prawdziwa kambodżańska ośmiornica. Pierwszy raz o całym procederze dowiadujemy się 24 września. YouTuber Marcin z kanału Popas w pieprz podczas swojego live'a zdradza, że polski paszport w Kambodży kosztuje 10 tysięcy dolarów. Koniecznie chcę doprowadzić do końca sytuację z obywatelstwem dla Dżuny, żeby miała polskie obywatelstwo, żeby miała polski paszport. Ile potrzebuje pieniędzy na to, żeby to obywatelstwo zrobić dla Dżuny? To jakieś 8-10 tysięcy, bardziej 10 tysięcy dolarów. Jeden z Polaków, który tutaj mieszka, on mi jakby podał koszta, ile to wszystko, po prostu, jaki jest realny koszt tego wszystkiego. Grupa działała głównie na terenie Kambodży, Chin, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Mimo że skala wydaje się ogromna, wszystkie jednostki są ze sobą ściśle powiązane, a ich działania skorelowane. Przyjrzyjmy się na początku jednostce kambodżańskiej, która jest najliczniejsza oraz gra pierwsze skrzypce. Królestwo Kampuczy zostało podzielone na dwie strefy: północną od granicy z Tajlandią aż do południowych granic jeziora Tonle Sap, gdzie zaczyna się strefa południowa aż do granicy z Wietnamem. Strefa północna to rejon będący pod kontrolą doktora Adama Lucjana alias Prezes. Prawdopodobnie jest to druga osoba w całej grupie, odpowiedzialny za zadania w terenie, werbujący tak zwanych ulicznych naganiaczy, jest bezkompromisowy, przebiegły oraz brutalny. Jego przeszłość jest dość niejasna. W Polsce jego kariera polityczna została przerwana przez incydent w pociągu, co zmusiło prezesa do wyjazdu do Chin. Tam z powodzeniem prowadził interesy. Łatwo uczy się języka chińskiego, czym zyskuje szacunek w lokalnym półświatku. Po kilku latach, jak zwykle w dość niejasnych okolicznościach, opuszcza Chiny i przenosi swoje biznesy do Kambodży. W nowym państwie aklimatyzuje się błyskawicznie. Otwiera niedużą melinę. Nazywa ją Polonia 1.0.
Kambodża okazuje się być strzałem w dziesiątkę. Brak jakiegokolwiek zainteresowania ze strony władz, brak przepisów oraz kontroli sprawia, że dr Lucjan błyskawicznie rusza z kolejnym nielegalnym procederem. Produkcja tak zwanej berbeluchy lub inaczej samogonu. Produkcja jest łatwa i szybka, a knajpa Polonia idealnym miejscem zbytu. Miejsce zyskuje rozgłos w mieście i ściąga wszystkich lokalnych pijaczków tanim alkoholem wątpliwego pochodzenia. Samogon oraz piwko schodzą na pniu. Interes kwitnie w najlepsze, a dolary z nielegalnego handlu płyną szerokim strumieniem. Jednak to niesamogonowy interes przynosi doktorowi Lucjanowi rozpoznawalność w stolicy. Prezes wchodzi na salony poprzez szalone i dzikie imprezy, jakie organizuje w swojej willi z basenem. Kobiety, wino i śpiew do białego rana to od tej pory znak rozpoznawalny doktora Lucjana. W jego posiadłości zaczynają pojawiać się coraz bardziej tajemnicze osoby. Między innymi Chińczyk Wu, który prawdopodobnie pomaga prezesowi z handlem chińskimi podróbkami oraz używanym chińskim sprzętem AGD. Na nagraniach pojawia się także dwóch tajemniczych rodaków. Jednym z nich jest polski bankier Marcin Rothschild alias Dziwisz. To on nakłania prezesa do kupna farmy awokado oraz pensjonatu na wschodnich rubieżach Kambodży. Od tej pory to właśnie tam pod przykrywką będzie produkował samogon na niespotykaną dotąd skalę. Osobą, która ma kierować całą fabryką samogonu ukrytą głęboko w dżungli, zostaje polski youtuber oraz podróżnik Michał alias Misza, dla którego dzika oraz niedostępna dżungla okazuje się idealnym schronieniem przed prześladującą go pastą. Z Polski przybywa także specjalista, pszczelarz, który teoretycznie ma zajmować się odbudową pszczelej pasieki na terenie farmy awokado, natomiast tak naprawdę okazuje się wybitnym specjalistą od produkcji samogonu. Ma za zadanie przekazać całą swoją wiedzę Miszy, który następnie ma samodzielnie nadzorować proces produkcji samogonu. To kolejny złoty strzał doktora Lucjana. Pieniądze oraz wystawne życie sprawiają, że prezes staje się rozpoznawalny w Polsce. Do Kambodży na audiencję przybywają znani polscy youtuberzy. Każdy chce chociaż chwilę spędzić u boku swojego idola. Doktor Lucjan jest także często zapraszany do internetowych programów, aby wygłosić swoje opinie na temat geopolityki, którą bardzo się interesuje. W międzyczasie poznaje Krzysztofa alias Krzychu Rower, osobę, o której wiemy najmniej, jednak to właśnie ta tajemnicza postać prawdopodobnie jest na samym szczycie kambodżańskiej ośmiornicy. Krzychu Rower będzie miał ogromny wpływ na przyszłe losy doktora Lucjana. I to koniec, drodzy Państwo, pierwszej części historii o polskiej ośmiornicy działającej w Azji oraz Europie. Kolejny materiał już wkrótce. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.